witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kerdes i zapraszam was na 10 odcinek serii Frostpunk, czyli naszej lodowej, mroźnej krainy, w której staramy się, aby nasi mieszkańcy przeżyli epokę lodowcową, która nadeszła niespodziewanie w XIX wieku. I tak, w poprzednim odcinku udało mi się poradzić z problemem węgla, bo mieliśmy bilans minimalnie ujemny. Teraz jest mocno ujemny, ale tylko z tego względu, że po prostu mamy przepełnione magazyny węgla. Mimo że są przepełnione, to w ogóle gdybyśmy teraz nie wydobywali żadnego węgla, to zapasów wystarczyło na jeden dzień. I mówiłem wam pod koniec poprzedniego odcinka, że w tym, o ile nie zdarzy się jakiś niespodziewany kryzys, a nie spodziewam się takowego, to zajmę się optymalizacją życia w naszej osadzie. I pierwszym z kroków ku temu będzie właśnie poradzenie sobie z kwestią tego miejsca w magazynach. Mogę przeprowadzić badania. Gdzie one były te badania? Surowce. Tutaj ulepszenie składu zasobów, a potem duży skład zasobów, które dadzą mi dużo miejsca dodatkowego. Nie będę musiał kolejnych składów budować, bo po prostu już w tych obecnych uwolni się kolejne miejsce dla węgla, bo tylko na razie na tą chwilę właśnie węgiel magazynuję. Tutaj o 50%, więc standardowy magazyn, który mieści w sobie 900 jednostek węgla, po tych badaniach będzie mógł 1350 jednostek węgla przechowywać. Także tak, to będzie moje następne badanie. Potem zajmę się innymi kwestiami, ale na tą chwilę to będzie mnie najbardziej interesowało. Potem też chyba usprawnię naszych zwiadowców, żeby szybciej podróżowali po nieprzyjemnych pustkowiach. Tymczasem myślę, że mogę maksymalnie już tutaj czas przyspieszyć. Aha, mamy jeszcze ostatniego Londyńczyka w ogóle. Liczę na to, że uda się jeszcze tego właśnie jednego, jedynego, ostatniego uparciucha jakoś tutaj do siebie przekonać. Nie wiem, czy w ogóle jest sens, żebym podejmował jakieś kroki, bo tendencja tutaj jest maksymalnie spadkowa już, więc może ten Londyńczyk sam z siebie się przekona rano, kiedy przyjdzie na to czas. Mógłbym ewentualnie jeszcze tutaj urządzić publiczną pokutę, ale nie ma sensu chyba. Poczekam po prostu do rana i być może ten Londyńczyk sam stwierdzi, że a po co sam ma iść aż do Londynu, raczej nie przeżyje samotnej podróży, całkowicie samotnej. Dobra, został wybudowany tutaj skład zasobów. Mogę ogłosić tutaj, że węgiel będę w nim zbierał. Z badaniami muszę poczekać, aż tutaj przyjdzie poranek, chyba że kolejną zmianę awaryjną zarządzę w warsztatach, co mi spowoduje wzrost niezadowolenia. Ale ja z niezadowoleniem też mogę sobie jakoś radzić. To pytanie... Tutaj to bym musiał mieć, co mi za chwilę taka możliwość się pojawi. Także tak zrobię, bo chcesz w miarę szybko te badania tutaj przeprowadzać. Także kolejna zmiana awaryjna w warsztatach. Nie będą zachwyceni moi mieszkańcy, ale topnieją szeregi Londyńczyków. No kurczę, nie topnieją, bo jeszcze jeden cały czas, ten ostatni tam się uparcie trzyma swoich przekonań. Dobra, urządźmy tą nocną procesję, żeby to niezadowolenie potem... Minimalne, bo minimalne, ale żeby je zbić. Jeden z naszych ludzi nie żyje. Kurde, szkoda, bo już nie mam gdzie uzupełnić, jak uzupełnić ilości pracowników. Chyba że tutaj tego jednego strażnika wiary odwołał. A nie, bo to jest robotnik, to do warsztatu on nie pójdzie, bo widzę chyba właśnie inżynier jakiś zmarł. Niestety, chyba że zrobię taki mały miks. Tutaj zabiorę jednego inżyniera. Tu go zatrudnię, a ten inżynier zostanie zastąpiony robotnikiem. Dobra. Opracowana technologia została. Właśnie to było przyczyną, dlaczego chciałem, żeby te warsztaty pracowały też w nocy. Żebyśmy mogli kolejną technologię wprowadzić. I to, na czym mi zależy, to jest właśnie ulepszenie składu zasobów, tak jak mówiłem. Także optymalizujmy. Tutaj dam maksymalne,
maksymalną szybkość upływu czasu, bo nie będzie się jakoś specjalnie dużo działo w tej chwili. Ciepło na sercu. Kapitanie, ludziom podoba się kuchnia polowa, którą dla nich wybudowaliśmy. Przysłali delegację z podziękowaniami. Podziękowaliśmy już naszym braciom w wierze, którzy prowadzą kuchnię i za których będziemy w dalszym ciągu się modlić. Na tym mroźnym pustkowiu wszystko, co rozgrzewa ciało, może ocalić życie. Tak jest. Cieszę się, że to słyszę. Wzrasta nadzieja. Mamy już ją prawie maksymalną. Jedynie tutaj ta śmierć, która przyszła całkiem niedawno, spowodowała lekki spadek. Możemy też prawo nowe wprowadzić. Tak sobie myślę, że... Może już zamiast tam idei to adaptację. Ja bym chciał ten pub. Tylko żeby zrobić pub, to najpierw musiałbym wybudować arenę walk. Wieczorne walki będą zmniejszać niezadowolenie. Dobra, mamy... Mamy co prawda w naszej osadzie system taki teokratyczny, ale nawet bieżący widocznie będą chcieli się bić. Arena walk będzie kosztowała tylko 15 jednostek drewna, więc jak najbardziej mogę się na to szarpnąć. Może tak na oboczu ją postawmy, jak najszerszym, żeby jak najwięcej domostw objęła tutaj. Dobra, to w tym miejscu. Tutaj stał kiedyś tartak w tych okolicach, więc miał adekwatne miejsce. Drwale chyba lubią czasami sobie dać po pysku. Nie wiem, może ich teraz obrażam, ale wydaje mi się, że będzie takie ok miejsce. Świetnie, od obstawiania walk lepsze byłyby tylko zakłady na wyścigach. No nie mamy tutaj koni raczej, żeby sobie pozwolić na jakieś wyścigi. Może ewentualnie jakieś psychaski czy coś. Okej, ulepszenie ze składu zasobów. Mamy już te badania ukończone. Już teraz te zasoby mogą naprawdę sporo w sobie pomieścić, ale i tak już prawie, kurczę, tutaj zapełniamy. Mimo wszystko jednak już teraz węgiel zmagazynowany starczy na 2 dni prawdziwego zimna, które się zbliża nieubłaganie, bo tutaj nam zaraz temperatura spadnie do minus 60, co jeszcze nie będzie taką tragedią, ale patrzcie, co tutaj jest na horyzoncie. Kolejny spadek temperatury o jeden poziom, czyli taki permanentny, i będzie minus 70, czyli to, co przed chwilą było dla nas, jakby nie patrzeć, tragedią. Także muszę tutaj myśleć nad dalszymi udoskonaleniami grzania, a potem wydobywania węgla. To tutaj chyba tą maszynę różnicową musiałbym wybudować, znaczy opracować, przepraszam, żeby zracjonalizować wydobycie węgla, a potem zaraz automatyczne prototypowanie, żeby tutaj ten większą moc generatora ogarnąć, i wtedy bym się martwił z kolei o wydobycie węgla. Ale ja też chciałem dom opracować, to na pewno. Lepsze, lżejsze sanie zwiadowców i fabrykę. Fabrykę głównie dla protez. Też mamy możliwość stworzenia automatonów w fabryce, więc to też byłoby dobre. Moglibyśmy postawić na przykład kolejną kopalnię węgla i wówczas automatona by się tam posłało. Ale wiecie co, zdecyduje się na razie na lżejsze sanie zwiadowców. Bo fajnie też by było, gdyby oni szybciej podróżowali jednak po tych pustkowiach, bo po prostu, żeby więcej wydobywać węgla, muszę mieć ręce do pracy. Żeby mieć ręce do pracy, muszę mieć nowych osadników, którzy mi tutaj napłyną, bo to wam akurat mogę zdradzić, że jeszcze tych osadników będziemy więcej przyjmowali. Dobra, chłopie, budujcie sobie tutaj tą arenę walk, żeby móc się swobodnie bić. Proszę bardzo, skoro tego chcecie. Na cmentarzu rozpoczyna się uroczystość pogrzebowa, a za 13 godzin nam odejdzie ten ostatni Londyńczyk. Ja się tak zastanawiam, ja mogę go jeszcze spróbować przekonać. Spróbujmy. Zabierzmy te racje żywnościowe i zobaczmy, czy ten Londyńczyk się przekonał. Nie przekonał się. Nie przekonał się, niestety. Jeden mieszkaniec nas porzuci. Rozpoczyna się też nocna procesja. To jest po prostu modleniem się do generatora. Dobra, przyspieszmy ten czas. Zobaczmy, czy ten Londyńczyk jeszcze koniec końców zmieni decyzję, czy też nie.
Lżej się sanie natomiast w międzyczasie zostały opracowane, więc okej. Tak sobie myślę teraz, fabryka, maszyna różnicowa, duży skład zasobów, czy dom? A, to jest też zagwozdka. Wiecie co, postawię na fabrykę. Mi się przyda bardzo tych 16 inwalidów zmienić w, z powrotem normalnie funkcjonujących, raczej prawie normalnie funkcjonujących ludzi. Tymczasem moi zwiadowcy dotarli do kolonii wygnańców. Wokół miejsc po wygasłych ogniskach stoją fachowo zbudowane chatki z mocno ubitego śniegu. W kolonii panuje grobowa cisza. Dobra, zbadajmy temat. Konający wygnańcy. Część wygnańców jeszcze żyje, chociaż ledwo. Możemy spróbować zabrać ich do miasta, ale istnieje ryzyko, że umrą po drodze. Jeden z konających ściskał przy piersi dziennik. Przeczytaliśmy ostatni wpis. Wygnano nas z Tesla City. Kończy nam się jedzenie i paliwo, więc wysyłamy najsilniejszych z nas, by znaleźli pomoc. To nasza ostatnia nadzieja. Obawiamy się, że chodzi o tych nieszczęsnych Jankesów, których pochowaliśmy. No, całkiem możliwe niestety. Dobra, spróbujcie zaprowadzić ich do, ze sobą do miasta. Zyskamy dzięki temu aż 35 robotników i 19 inżynierów, więc jak najbardziej przyda mi się taka ilość rąk do pracy. Wyciągnęliśmy konających wygnańców ze śnieżnych domów i przygotowaliśmy ich do podróży do naszego miasta. Część z nich zaczęła się budzić z letargu, błogosławiąc swoich pobratymców, którzy sprowadzili pomoc. Nie mogliśmy powiedzieć im prawdy, wszystko w swoim czasie. No niestety, taka ponura rzeczywistość. Dobra, przyspieszmy czas. Będziemy mieli zaraz dużo nowych ludzi, więc ja będę musiał teraz postawić póki co jeszcze baraki. Tak, jeden. Mamy 150 jednostek stali i 423 drewna, więc zobaczmy sobie w ogóle, jak tutaj wygląda. Wolnych łóżek mamy 18, w tym 3 w domach opieki. Ich tam było 35, 7 dzieciaków to 42, 50, 61, czyli byśmy musieli mieć 5 baraków musimy postawić, żeby wszyscy mieli miejsce, że budujmy. Kurde, tutaj te skrzynie z węglem, czy nie z węglem, z drewnem mi przeszkadzają. Nie zebraliśmy ich wcześniej, ale dobra. W takim razie zaczniemy od tej strony budowy baraków. Jeden, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Drogę jeszcze muszę tam poprowadzić. Jeszcze pomyśleć, że całkiem niedawno w życiu nie mogłem sobie pozwolić na taką inwestycję. Tak, jeszcze poprowadźmy tę dróżkę, bo nie mielibyśmy na to na pewno ani stali, ani drewna, a tymczasem na szczęście udało się tak to wszystko zoptymalizować, że starczy miejsca. Znowu pojawił się komunikat, że topnieją szeregi Londyńczyków, z tym, że wcale nie, bo znowu już pozostał ten jeden Londyńczyk, no i pewnie idiota jednak pójdzie siną dal na śmierć. Wybudowano arenę walk. Dobrze, bardzo dobrze. Wzrasta nam tutaj nadzieja. Ale spada temperatura. Natomiast nasi uchodźcy dotarli do osady rybackiej i mogą przynieść rdzenie porowe, co jest bardzo, bardzo dobrą wiadomością. Zbadajmy sobie sprawę. To nie miejsce dla słabych. Osada rybacka dostarczała żywność Tesla City. Przeszukując ją, znaleźliśmy list. Mike, nie wracaj do miasta. Tesla oszalał. Przegnał wszystkich chorych i kalekich. Byli wśród nich rodzice Jerry'ego i stara Beth. Na pewno poleje się krew i to już niedługo. Nie, w osadzie panuje porządek. Moglibyśmy wysłać tu ludzi i zacząć łowić. Okej. Okay. Zabierzemy tylko zasoby znalezione na miejscu. Później będziemy mogli założyć tutaj obóz terenowy. Co myślę, że ten obóz terenowy się przyda, bo to będzie obóz terenowy z dostarczający surowej żywności, więc może to być przydatne. Jak najbardziej. Wy mi tutaj wracajcie do naszego miasta z tymi generatorami, czy rdzeniami parowymi. Tymczasem tutaj mamy arenę i ciekawe, czy tam będzie widać, czy ktoś się bije. Chyba nie. Jak mamy przeżyć takie zabójcze zimno? Nie mogę myśleć na tym zimnie, muszę wejść do środka. No,
Nie są ludzie zadowoleni. Ja tymczasem muszę sprawdzić, czy wszystkie budynki mi tutaj funkcjonują. Chyba tak, ale to zaraz się... Dobra, rozpoczął się czas pracy, więc powinienem już mieć taką informację, jeśli coś by nie funkcjonowało. Ale nie widzę. Więc chyba wszystko jeszcze jest ok. W kuchni jest znośnie. W lecznicach jest znośnie. Tymczasem co tu mi się dzieje? Gdyby odeszli, zginęliby teraz wszyscy razem. Bez względu na cenę nie mogliśmy pozwolić Londyńczykom odejść. Postąpiliśmy właściwie. Znów jesteśmy zjednoczeni. Okej. Okay. Czyżby jednak ostatni Londyńczyk się poddał? Koniec podziałów. Nasze społeczeństwo stanowi jedność. O, szkoda tylko, że trochę mnie jednak nabruździli. Londyńczycy, nie damy się podzielić. Londyńczycy zostali zawróceni ze złej drogi. Nikt już nie chce opuszczać miasta. Po wielu trudach pokonaliśmy tych, którzy próbowali nas podzielić. Tragedia Winterhome oznaczała kres naszych nadziei. Strach pchnął część z nas ku realizacji szalonych pomysłów. Nie mogliśmy pozwolić im zginąć na lodowatym pustkowiu. Zrobiliśmy, co było konieczne, by zachować jedność. Tak jest. Udało się przekonać tych panów, żeby jednak mimo wszystko... nie porzucali swoich. Ale wiecie co, ja muszę sprawdzić jedną rzecz, bo kurczę, przed chwilą mieliśmy taką sytuację, że praktycznie ile miejsca w magazynach by nie było, ile miejsca w magazynach by nie było, nie czekało na węgiel, to one co chwilę były zapełnione. Tymczasem wydobycie jest na dobrym poziomie. Barak zbieraczy w ogóle tutaj 1,414 jednostek węgla zbiera. Drugi 345, a pozostałe 288. Nie wiem czemu tu mniej, ale ogółem wydobycie węgla jest na solidnym plusie. Więc skąd? Czemu taka sytuacja, że jednak tego węgla jakoś mega nie przebywa, to nie wiem. Baraki tutaj już stoją, czekają na swoich mieszkańców. Tymczasem... jaki ja mam dalszy problem do rozwiązania? Chyba to ciepło. Bada mi się tutaj fabryka. Okay. Myślę, że postawię sobie kolejną kopalnię węgla tutaj w tym miejscu. Fabrykę też muszę wybudować. Fabryka myślę, że powstanie tutaj albo tutaj. Zobaczymy. Niech mi się ona najpierw opracuje. Dobra, mamy opracowaną fabrykę. Także od razu ją postawmy. 30 jednostek drewna, 15 stali, 1 rdzeń parowy. Rdzeń parowy zaraz i tam moi zwiadowcy doniosą, że okay, fabryka, tak jak widzicie, w ogóle ogromny budynek. Tutaj... o... mógłbym ją tutaj postawić. Mógłbym ją też tutaj postawić, też się zmieści. A mógłbym też ją postawić tutaj, ale wiecie co, postawię ją w tym miejscu, z tego względu, że ona jest zaraz przy kapliczce, przy węźle grzewczym i przy kuchni polowej. Poza tym to była moja taka strefa przemysłowa. To prawda ta też, ale niech będzie, że już fabryka powstanie w tym miejscu. Tylko tak, w fabryce, czy tam pracowali inżynierzy, czy robotnicy, nie pamiętam. Ale zaraz będziemy mieli jednych i drugich, także za 7 godzin dokładnie, także nie muszę się o to martwić. Aha, wybieram od razu badania, bo tak jestem przyzwyczajony do czekania na tą stal, że nie wybieram od razu tych badań. Mamy tak, możliwość wyprodukowania tańszych protez, tańszych automatonów. Optymalizacja automatonów sprawia, że automatony lepiej dostosowują się do wymogów miejsc pracy, dzięki czemu wydajność maszyn wzrasta o 10%. To też jest ok. Możemy później te automatony też dalej optymalizować, natomiast ja bym... nie, najpierw jeszcze opracuję inne rzeczy, bardziej potrzebne. Maszynę różnicową albo dom, chyba dom. Tak jest. Będziemy baraki przeobrażali w domy. Przyspieszmy już maksymalnie ten czas. Mogę sobie na to pozwalać, bo na razie nie mamy żadnych jakichś poważnych kryzysów. Jedna rzecz mnie teraz zaniepokoiła. Gdzie mi tutaj zniknął mój oddział zamiejscowy?
gdzie jesteście? Baza terenowa działa. Dziwne, bo zazwyczaj jednak to ich było widać. Dobra, mamy. Zwiadowcy wrócili z 35 robotnikami, 7 dzieci i 19 inżynierami. Możesz rozwiązać oddział zwiadowców, ale nie będę rozwiązywał oddziału zwiadowców, na pewno nie. Dobra, zwiadowcy pójdą dalej, pójdą tutaj, do miasta Tesli. Duży zabudowany teren, liczne budynki są słabo widoczne przez świecącą kopułę wyładowań elektrycznych, która jest wytwarzana nad miastem. Idziemy do tego miasta, które miało znaczący wpływ, jak widzieliście, na tutaj tą okolicę. I zobaczymy, co tam się działo. Tymczasem tak, będę musiał teraz zadbać ponownie o żywność, bo przybyło mi trochę tych mieszkańców i podejrzewam, że tych racji żywnościowych znowu przestanie mi wystarczać i pojawią się głodni i głodujący. Też mogę tutaj do fabryki ludzi zatrudnić. Inżynierów widzę. I tak, mogę postawić automaton, który kosztuje... Ile kosztuje? Mam taką informację gdzieś? Materiał 100 stali, 100 drewna, 50 węgla i 1 rdzeń parowy. Dobra, to pozwolę sobie na wybudowanie jednego takiego automatona, bo jednak jest drogi. Przynajmniej na tą chwilę tyle pozwolę sobie zrobić. A niego będą... Aha, 2 rdzenie przyszły, w porządku. Drugą ekipkę zwiadowców poślemy. Albo nie poślemy, bo nie mamy gdzie na tą chwilę. Tutaj po zwiedzeniu tego miasta Tesli dopiero będzie można chyba odkrywać kolejne tereny. W porządku, to teraz się zajmijmy w takim razie kwestią... maszynowy oddział terenowy. Kwestią jedzenia i tak sobie myślę, że stworzę kolejny oddział terenowy, który będzie tutaj do tej osady rybackiej sobie przybywał, bo będzie nam dawał 100 jednostek surowej żywności dziennie, więc lepsza opcja niż hangar myśliwych, czy cieplarnia, czy cokolwiek innego. Także tak zróbmy właśnie. Muszę postawić oddział terenowy. Gdzie jest oddział terenowy zasoby? Żywność też. Gdzie mamy ten... Baza terenowa, dobra, jest. I bazę terenową możemy postawić gdzie? Tutaj. To jest jedyne pozostałe miejsce na budowę bazy terenowej, czyżby? Mamy jedną tutaj. Drugą możemy postawić w tym miejscu, zatem nie będzie więcej baz terenowych, aniżeli ta jedna. Poprowadźmy jeszcze tam drogę. Okej, chorzy mi się pojawiają, niestety. Przez te zimno. A za chwilę będzie znowuż jeszcze zimniej. Budujcie tą bazę terenową. Aha, już jest zbudowana. Dobra. W takim razie pojawili się głodni, także zatrudniamy sobie tutaj ekipę. I ta ekipa będzie tutaj, do tej osady rybackiej przybywała. Można tu założyć bazę terenową, której przewidywany ładunek 100 surowej żywności dziennie będzie dostarczany właśnie, co dzień. Także jak najbardziej. I ten problem głodu mamy ogarnięty. Zostaje nam jeszcze 25 robotników, 14 inżynierów. Za chwilę jeden automaton. W ogóle zobaczmy... A, musimy przyspieszyć trochę czas. Dobra. I ile ten automaton będzie się jeszcze budował? Nie wiem. Ale bardzo się przyda. Bardzo, bardzo się przyda. Przyspieszmy czas jeszcze bardziej. Dobra, tu mi się pojawił jakiś problem. O co chodzi?
Niespodziewanie gości. Kapitanie, do naszego miasta dotarła grupa wyczerpanych ludzi. Opowiadają bezładnie o bardzo długiej wędrówce, której wielu z nich nie przeżyło. Wciąż powtarzają, że nadchodzi zagłada. I mówią, że za nimi idzie wielu innych uchodźców. No i mamy, no właśnie, mamy teraz bardzo istotne wydarzenie w naszej grze, bo początek wielkich migracji. Bo to tak, właśnie tutaj przeczytaliście w tym, znaczy przeczytaliście bądź usłyszeliście ode mnie w tym komunikacie, nadchodzący goście są jednymi z wielu, którzy do nas ciągną. W dodatku mówią, że nadchodzi zagłada, także rozpoczyna się bardzo istotny etap w naszej grze. Nie pomożemy tym ludziom. Którzy 27 robotników, 21 inżynierów i 22 dzieci mi tutaj przybędzie. Także będę musiał wybudować trochę tych baraków albo domów. Bezdomnych mieszkańców mamy 7? Jak to? Skąd mi się wzięło nagle? Czemu ja mam 7 bezdomnych? Głodnych mam dużo. Cię zagapiłem trochę. Przyznam. Musimy postawić zatem barak. I to nie jeden. A tu powstanie ten barak. Na tą chwilę jeden, bo mamy bardzo mało stali nagle. Te moje inwestycje, mimo że przyniosły efekty, to jednak trochę tej stali kosztowały. Okej, mamy nowy automaton postawiony. Ten automaton możemy wykorzystać gdzieś. Nie wiem jeszcze gdzie. O, wiem. Już wiem gdzie. Zbierzcie mi tutaj automatonie to drewno. To na początek. Potem postawimy kopalnię węgla kolejną, którą będziesz obsługiwał. I mamy już domy opracowane. Dobra. Wybudujmy sobie pierwszy z domów. 35 jednostek drewna, 25 stali będzie mnie to kosztowało, no ale trudno. No i domy zaczniemy też budować tutaj od najbardziej reprezentatywnej dzielnicy, przy samym generatorze. Także pierwszy dom powstanie i zobaczymy potem, jak on będzie wyglądał. Barak już tu stoi, ten co budowałem chyba tak. Pojawia mi się kolejny tutaj jakiś dylemat. Projekt automaton, badania podstawowe. Kapitanie, jeden z inżynierów prosi o dzień wolny, by dokładnie zbadać automaton. Automatony można ulepszyć, są wprawdzie szczytowym osiągnięciem naszej technologii, ale skoro nauczyliśmy się je wytwarzać, z pewnością możemy je udoskonalić. Wystarczy, że popracuję trochę nad dowolną maszyną, a zdołam przebudować ją tak, że jej wydajność wzrośnie. Dlaczego z automatonami miało być inaczej? Dobra, inżynier niech sobie pracuje, tylko mam nadzieję, że nie zabierze mi automatona żadnego. I jeden i drugi będą pracowały. Chyba tak jest, chyba pracują. Okej. Dobra, kolejne badania moglibyśmy opracować. Parową kopalnię węgla. Przydałaby się. Albo już maszynę różnicową. Wiecie co, poczekam na tą parową kopalnię węgla. Znowuż muszę czekać na tą stal. Kurczę, trochę sobie poswawoliłem, że tak powiem, z tymi inwestycjami. Tymczasem mamy już tutaj ten dom wybudowany. No i wygląda zdecydowanie lepiej niż barak. Już bardziej elegancko, jest lepiej ocieplony, jest w nim przyjemnie. W baraku tylko znośnie. Znaczy tylko, no znośnie po prostu. Dobra, mamy już stal. Także opracujmy sobie tą parową kopalnię węgla. I co dalej? Dalej ja tą kopalnię węgla postawię kolejną tutaj. Ale też musiałbym, kurde, budować tutaj. Czemu to oczekujesz? Załóż obóz terenowy, oczywiście, że tak. Potrzebuję tej żywności bardzo, bo mamy głodnych. Kopalnię węgla postawię tutaj. Mam jeszcze 50 rąk do pracy, także będę musiał się zastanowić, co z tymi ludźmi zrobić, żeby się
nie siedzieli na dupie i nic nie robili, bo się przydali w jakiś sposób społeczeństwu. A jeszcze mam 16 inwalidów, których mógłbym zagospodarować, no bo przecież tą fabrykę postawiłem głównie ze względu właśnie na nich. Ale jakby ich tutaj zaprzęgnąć do pracy? Kolejne młoty parowe i baraki zbieracze, żeby tą kwestię węgla ogarnąć na tyle, aby bez problemu się liczyć z kolejnym tym wzrostem pary. Dobra, wiecie co, nad tym się zastanowię. Tak, przepraszam was, że tak tutaj skaczę tą obrazem. Nad tą kwestią się zastanowię, jak tutaj spożytkować naszych uchodźców, bo mam nagle bardzo dużo rąk do pracy, a nie wiem kurde do końca co z nimi zrobić. Będę musiał się nad tym zastanowić, bo mam teraz kłopot bogactwa, ale to dobrze, lepiej w tą stronę niż w drugą. No ale jest to kwestia wymagająca zastanowienia się. Tymczasem co? Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Standardowo proszę was o komentarze, o lajki i też o subskrypcję. Oczywiście, jeśli wam się podobało. Zapraszam do kolejnego odcinka, który standardowo, jak już zdążyliście zauważyć, pojawia się co 3 dni. Tymczasem trzymajcie się, pozdrawiam i do następnego. Cześć!